Aby w nowej generacji systemu City Direct wykonać przelew zagraniczny, w zakładce Płatności wybieramy opcję Wykonaj płatność. W polu Komu chcesz zapłacić wybieramy zdefiniowanego beneficjenta lub, jeżeli chcemy dodać nowego, wybieramy opcję Zapłać komuś innemu. Następnie wybieramy rachunek, z którego chcemy dokonać przelewu. W polu sposobu płatności wybieramy opcję Przelew zagraniczny. Następnie wprowadzamy datę waluty, kwotę oraz szczegóły płatności. Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy opcję Wprowadzić dodatkowe informacje. W sekcji Informacje Dodatkowe wprowadzamy inne instrukcje oraz wybieramy sposób opłat za przelew. Po rozwinięciu listy możemy wybrać, czy koszty są po naszej stronie beneficjenta, czy wspólne. W sekcji Opcje zaawansowane możemy włączyć dodatkowe funkcje, np. wysyłanie zawiadomienia o przelewie. Możemy również dodać instrukcje bankowe, np. ustalony kurs z brokerem. Możemy również dodać Bank Pośredniczący. Funkcja poufna jest w Polsce nieużywana, więc ją pomijamy. Możemy również oznaczyć przelew jako ważny, dzięki temu będzie się wyświetlał zawsze na górze listy w wynikach wyszukiwania. Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy opcję Przeglądaj i zatwierdź płatność. Po sprawdzeniu wszystkich szczegółów płatności wybieramy opcję Zatwierdź płatność. W tym momencie przelew trafi do autoryzacji.